Skończyliśmy pierwszą część samouczka, ale jak możemy zauważyć, mamy tutaj w Naucz się grać jeszcze zaawansowane techniki. Tak, to co dotychczas robiliśmy, to było poznaj podstawy, a teraz zajmiemy się zaawansowanymi technikami, które będą realizowane w formie takich wyzwań. Tak, mamy tutaj chyba 9, jeśli dobrze widzę, wyzwań. Jedno już zrobiłem. Przed chwilą, tak, mamy tutaj złoty medal, nagrałem to, ale chcę najpierw pokazać na spokojnie, na czym to polega, a potem już bez mojego komentarza pokażę, jak to przeszedłem w 8 minut, tak, bo tutaj te wyzwania, no wiele z nich trzeba realizować w konkretnym czasie. No niestety większość z nich jest na czas, no ale pierwszy raz, jak będziemy robić to na spokojnie. Tutaj jest jeszcze wprowadzenie do tego, do sztuki wojny. Tak się nazywa właśnie ta sekcja. Before you can lead an army into battle, you must first learn the 9 principles of the art of war, written by the famous warrior and philosopher Sun Tzu. His teachings come to us from ancient books, and his infinite wisdom about warfare and military tactics still apply to this day. I will guide you and teach you these most important lessons, Commander. Listen very well. Tak, zostało to na jakiej podstawie jakiegoś Sun Tzu, filozofa, tak? Zorganizowane, ale z tego co czytałem, zresztą było powiedziane, że to starożytna jakaś wiedza. Tak, to jest sprzed czasów starożytnych. Przepraszam. Tak, sprzed czasów starożytnych. Tak, średniowieczny chciałem powiedzieć. No, ale tutaj mamy na podstawie tego właśnie 9 misji zrobionych. Takich wyzwań krótkich. No to zaczynamy. Wczesna gospodarka. Dobry początek to połowa sukcesu. Naucz się budować skuteczną gospodarkę w erze mroku, by szybko zyskiwać przewagę nad swoimi wrogami. Cel wkrocz w erę feudalną. Sun Tzu teaches us not only how to engage our enemies, but also how to manage logistics. An army cannot fight without the proper supplies. Without food, arrows and arms, an army cannot stand its ground. In the words of Sun Tzu, bring war material with you from home, but forage in enemy territory. Then the army will have enough food to survive. Let us see if you understand this advice. No pewnie, że tak. Jak as you are growing your civilization, it's important to begin in the right manner. A thriving early economy will allow you to reach the feudal age in a strong position, from which you can continue to grow and ably battle your opponent. We'll start off with gathering food from our sheep. It is important to note that all animals decay while you harvest food from them. Make sure not to kill all your animals at once. We will focus all of our villagers on a single sheep, and once they are done harvesting meat, move them all together to the next one. This minimizes the food decay. When gathering resources, it is important not to lose too much time walking to the nearest gather point. Make sure to place your mills, lumber camps, mining camps, and town centers close to resources. You can also queue up multiple tasks for your villagers by holding down the shift key when assigning tasks. This is a new feature in the Definitive Edition. The last lesson is a dangerous one, so pay attention. Boars are very difficult to hunt. They are far away and fight back fiercely when you attack them. However, it is possible to lure a boar to your town center and kill it safely. Before we do this, we may want to research loom in the town center as it makes our villagers stronger. Next, select one villager. Then, right-click on a nearby boar to go hunt it. Watch closely as the villager shoots it twice. Now that the boar is properly aggravated and is charging at the villager, task your villager to run back to the safety of your town center. Once the boar is close to the town center, have other nearby villagers shoot the boar to kill it. Excellent! Dinner is served. Tak, niestety ten filmik instruktażowy nie był przetłumaczony, ale ja mniej więcej opowiem, o co tam chodziło. Zresztą było pokazane też, co tu się działo. To też nam
opowiadało dużo. Dobra, mamy główne cele. Zbierz 500 sztuk żywności, stwórz 21 mieszkańców, przejdź do ery feudalnej. Tak, naszym głównym celem jest przejście do ery feudalnej. Tutaj w sumie wymagania, które do tego są konieczne, mamy też zrealizować. Za chwilę każą nam zbudować młyn i skład drewna. Tak, żeby przejść do ery feudalnej, to potrzebujemy dwóch budynków z ery mroku, w której jesteśmy. No to akurat młyn i skład drewna będą ok, też spełnią ten warunek. 500 sztuk żywności też wymaga przejście do kolejnej ery. No jeśli chodzi o mieszkańców, to zdaje się, że normalnie w zwykłych rozgrywkach nie będziemy musieli mieć konkretnej liczby mieszkańców, żeby przejść do kolejnej ery akurat. Tutaj tak dodatkowo to jest. Dobra, wskazówki. Żeby zdobyć medal w tym wyzwaniu, musisz uważnie zarządzać swoimi mieszkańcami, tak by przez cały czas byli czymś zajęci i dopilnować, żeby w centrum miasta ciągle tworzono kolejnych. Tak, to jest klucz. Bez tego to się nie uda tego wyzwania zrobić. Cały czas trzeba mieszkańców mieć zakolejkowanych do produkcji, bo inaczej no, czasu nie starczy. Jeśli masz problemy z tym wyzwaniem, obserwuj swojego sojusznika. Maję już za sobą. Tak, mamy. Za chwilę nam się pojawi na mapie nasz sojusznik, ale tam nie ma co na niego patrzeć w sumie. Tutaj każda sekunda jest na wagę złota. Aby zwabić dzika, wyślij jednego mieszkańca, aby strzelił do niego dwa razy. Jeśli strzeli tylko raz, to zwierzę może za nim nie podążyć. Po drugim strzale każ mieszkańcowi wrócić do centrum miasta. Gdy dzik znajdzie się w pobliżu centrum miasta, każ pozostałym mieszkańcom go zabić. Tak, ja pokażę, jak to działa. Zabicie zwierzęcia za pomocą jednostki wojskowej lub budynku takiego jak centrum miasta lub wieża obserwacyjna, czegokolwiek poza mieszkańcem, spowoduje zepsucie mięsa, którego nie będzie można zebrać. Potrzebujesz co najmniej 6 mieszkańców zbierających żywność, aby w centrum miasta nieprzerwanie tworzono kolejnych. Tak, to jest cenna wskazówka, bo oczywiście nie możemy pozwolić, że zostanie wyprodukowany mieszkaniec, a po prostu nie będziemy mieć żywności, by kolejnego stworzyć. Tak, cały czas musimy mieć odpowiednią ilość żywności utrzymywaną. No i sprawozdania zwiadowców. Twoją małą osadę w erze mroku zasiedla 3 mieszkańców i 1 kawaleria zwiadowcza. Twoi sojusznicy, żółty, mieszkają na południe, ich wioskę od twojej oddziela rzeka. Tak, nieprzekraczalne, jeśli dobrze pamiętam. No i niestety... Train 21 villagers and then advance to the feudal age in order to complete this challenge. Tak, niestety tutaj. Be sure to keep your villagers working at all times, and also assure that your town center never stops producing villagers. Only then can you hope to earn a medal from this challenge. Holding the shift key while tasking your scout to explore will set waypoints for him to follow. Chciałem powiedzieć, że niestety tutaj dalej nie mogę sobie czasu odpowiedniego ustawić, w sensie tempa rozgrywki. Tutaj cały czas będziemy... A może... Najpierw... Dobra, najpierw powiem, co chciałem powiedzieć. Cały czas będziemy grać w trybie przyspieszonym, niestety. Stworzymy sobie krosno, tak? Krosno zwiększa nam wytrzymałość mieszkańców. Jak będziemy polować na dzika, to się bardzo przyda. No ja się tutaj nie śpieszę, bo przeszedłem to już wyzwanie, tak? Keep using your scout cavalry to explore. You must find all resources that are close to your town center. Przeszedłem to wyzwanie i jak teraz przejdziemy je tak na spokojnie, to potem wstawię, jak przeszedłem je nie na spokojnie. Tak, to się udało na styk. Normalnie. No ale. Dobra. Możemy zobaczyć naszego sojusznika. On ma praktycznie takie same warunki jak my. I on chyba ma już więcej mieszkańców niż my.
Nie wiem. Może tak, może nie. Dobra, te owce. You will also need a lumber camp and a mill. Place the lumber camp right next to the forest on your left, and place the mill right next to the forage bushes in the north of your base. No i w sumie ten skład drewna jest jedynym powodem, dla którego musimy też trochę drewna pozbierać, bo gdyby nie ten skład drewna, to byśmy musieli tylko dwa domy zbudować za 50 drewna, bo jeszcze troszkę populacji musimy zwiększyć, miejsca dla nich. No i młyn za 100, czyli 150 drewna to wymagało, a 150 drewna mieliśmy na początku. Właśnie, więc gdyby nie ten tartak, to no tartak, nie wiem czy to można powiedzieć, tartak, skład drewna. Gdyby nie ten skład drewna, to wyzwanie byłoby nawet całkiem proste. A tak to trzeba się śpieszyć. No oczywiście, jeśli kogoś interesuje zdobycie złotego medalu. No teraz oczywiście się nam nie uda zdobyć tego, bo tutaj tylko na spokojnie pokażę parę nowych technik. Tak mogę od razu pokazać. W sumie zabiliśmy owce i teraz jakby spojrzeć, to się okazuje, że jedzenie cały czas ucieka z niej. Tak jak ona sobie tu leży, ona się po prostu rozkłada. No mięso się marnuje, dlatego jak robimy owce, tutaj albo jakieś inne zwierzę, to najlepiej mieć kilku mieszkańców robiących to jedzenie od razu. Tak, wydaje mi się, że maksymalnie jedną owcę może obrabiać 8 mieszkańców, jeśli się nie mylę. Więc to, no to jest dobre tempo, prawie nic nie zdąży oczywiście nam się zepsuć. Now is a good time to start luring a boar, like in the video. It might not work the first time that you try it, but do not worry. Practice makes perfect. Tak, z dzikiem jest trochę inaczej. My moglibyśmy tutaj go upolować, ale byśmy mieli oczywiście daleko do noszenia mięso. Moglibyśmy zbudować młyn, żeby było blisko do noszenia gdzieś tutaj, ale też szkoda trochę zapasów. Szkoda drewna. Dlatego lepiej zwabić tego dzika. No, wy możecie, w sumie możecie tego drewna jeszcze dorobić. The gold medal is out of reach, but you still have time to earn the silver or bronze medals. Dobra, dobra, to nie jest takie ważne. Róbcie te owce. Mieszkańców ile wlezie. A wy zostawcie te jagody, może pójdziecie po tego naszego dzika. Czemu by nie? Właśnie, zrobimy zgodnie ze wskazówkami, to jest akurat fajne całkiem. Bierzemy tutaj jednego mieszkańca. Zwabiamy dzika w pobliżu centrum miasta. No i teraz kto tutaj może się temu poświęcić? Venatus. Pabulo. Venatus. Może niech tak będzie. O, salve. Proszę bardzo. Dzik ściga tego, którego zaatakował. No więc reszta może go wykończyć. A i tak się udało go złapić. Taki dzik jest oczywiście dziki. Dzik jest zły. Więc atakuje nas. I może zabić spokojnie takiego jednego mieszkańca, zwłaszcza bez krosna. Jakbyśmy krosna nie mieli. Dobra, tam co mnie ten medal obchodzi? Teraz ja już go mam. No i z dzika jest dużo mięsa, tak? Zostało jeszcze ponad 200, nie pamiętam ile jest na początku. You have gathered 400 food. You are so close. A, tutaj też są jelonki. Jelonki nie atakują, one uciekają. A wy to co? Budujcie tartak. No to znaczy skład. You've gathered 500 food. You still need 21 villagers.
No i już mam. Jeszcze tylko skład drewna i będziemy mieli wszystko, żeby tutaj zrobić. Na szczęście nie musimy czekać, aż się ta era nam tutaj zrobi. Wystarczy, że klikniemy ją. You managed to gather the food and train the villagers necessary to proceed with strength. Now, click on the feudal age research icon to advance to the next age. Tak, klikamy. Well done. Jest zrobione. Na szczęście. No i proszę bardzo, zwycięstwo. Tak, możemy zobaczyć sobie mapę może. Nie wiem, czy coś tu ciekawego jest do obejrzenia. A, były jeszcze owce. Jeszcze troszkę więcej owiec. O, nawet jeszcze więcej. 5 owiec pominąłem. Ale jak widać nie są potrzebne, żeby tutaj... to znaczy będzie widać. Jak drugi raz już na złoto to zrobię. Będzie widać, że te owce chyba nie były potrzebne. Chociaż nie pamiętam, czy ich nie zebrałem czasem. No, ten tu zdążył już do ery feudalnej też przejść, troszkę ładnie się rozbudować. No ale to w sumie tyle. No i po tym jak teraz będzie wstawka, jak przechodzę na złoto, a potem będziemy robić kolejne wyzwanie. Presto. Ein? Sane, impero condo. You need to gather 500 food, train 21 villagers, and then advance. Salve. Condo. To the feudal age. Condo. In order to complete this challenge. Kondo. Salve, Pabulo. Pero, Pabulo. You will also need a lumber. Presto, condo. Camp and a mill. Place the lumber camp right next to the forest on your left. Salve. Ein. Ein. And place the mill right next to the forage bushes in the north of your base. Salve. Pabulo. Pabulo. Presto, Pabulo. Be sure. Impero. Pabulo. Keep your villagers working at all. Impero. And also assure that your town center never stops producing villagers. Only then can you hope to earn a medal from this challenge. Ein. Presto. Salve. Presto. Impero. Presto. Ein. Pabulo. Pabulo. Salve. Pabulo.
Holding the shift key while tasking your scout to explore will set waypoints. Pabulo. Impero. Pabulo. In the follow. Now is a good time to start luring a boar, like in the video. It might not work the first time that you try it, but do not worry. Practice makes perfect. Do not forget to build additional houses for your growing population. Presto. Condo. Build a house each time that you have two or less population room left. Salve, Pabulo. Salve. Impero, Pabulo. Ein. Pabulo. Presto. Pabulo. Ein. Condo. Caedo. If you're struggling, observe your ally. He has done this before. Presto, Pabulo. Impero. Ain, salve. Impero. Pabulo. Presto, Pabulo. Salve. Pabulo. Impero, Venatus. Presto. Salve. Ein, ein, caedo. Pero. Presto. Ein. Correctus. Salve. Ein. Condo. Pablo. You have gathered 400 food. You are so close. You have 21 villagers. Now you just... 500 food. You managed to gather the food and train the villagers necessary to proceed with strength. Now, click on the Feudal Age research icon to advance to the next age. Well done.